Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Bardzo dziękuję za przybycie na piknik zorganizowany w ramach naszej kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Sytuacja epidemiczna pozwala nam na to, żeby znowu wrócić do promocji Wojska Polskiego. Zachęcamy do przystępowania do Wojska Polskiego. To służba, która przynosi dużą satysfakcję, ale to służba, która daje też szansę rozwoju. Poprzez to, że żołnierze mogą zdobyć unikalne doświadczenia, kwalifikacje, a więc rozwój zawodowy, no ale także jest to służba godnie wynagradzana, co zawsze jest istotne. A wracamy z promocją w kampanii Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej, dlatego że sytuacja epidemiczna nam na to pozwala. Pozwala nam znowu sytuacja epidemiczna na powrót do kampanii ze względu na program szczepień. Zachęcam wszystkich do tego, żeby się zaszczepili. To jest niezwykle istotne. Od dziś, co prawda, obostrzenia związane z walką z epidemią są zmniejszone, ale w ogóle nie dotyczą tych, którzy są zaszczepieni. Przypominam, że warto być odpowiedzialnym nie tylko za własne zdrowie, ale także za zdrowie innych, a więc zachęcam do tego, żeby przyjąć szczepienie. Kampania Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej jest prowadzona od 2018 roku na piknikach, takich jak ten w Grudziądzu. Tu są stoiska różnych rodzajów polskich sił zbrojnych. Zachęcam do tego, żeby zapoznać się z ofertą Wojska Polskiego, ale na tych stoiskach oprócz tego, że możemy porozmawiać z żołnierzami, możemy też poznać sprzęt wojskowy. Rozmawiałem z odwiedzającymi stoiska, dzieci są zachwycone, można dotknąć sprzęt wojskowy, można wejść do środka, więc zachęcam do tego, żeby spędzić właśnie w ten sposób czas. Jednocześnie chciałbym przekazać informację, że w tym roku, 15 sierpnia, a więc Święto Wojska Polskiego, odbędzie się pod hasłem Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. A więc oprócz Warszawy, również w każdym województwie, w mniejszych miastach, nie w stolicach województw, będą zorganizowane pikniki, na których będziemy zachęcać do tego, żeby przystąpić do Wojska Polskiego. Jako minister obrony narodowej moja misja skoncentrowana jest właśnie na wzmacnianiu zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, a więc rozwijam liczebnie Wojsko Polskie, modernizujemy wyposażenie Wojska Polskiego. Dziś przed chwilą byliśmy na przysiędze żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej z 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Też ta formuła jest otwarta dla wszystkich tych, którzy być może nie chcą z różnych przyczyn zostać żołnierzami zawodowymi. Zachęcam do tego, żeby służyć w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Chcę też podkreślić, że jako przedstawiciel polskiego rządu chciałbym podkreślić, że będziemy rozwijać konsekwentnie Wojsko Polskie, że będziemy również stwarzać warunki do tego, żeby Wojsko Polskie było jak najsilniejsze. Ale skoro już zacząłem o rządzie polskim, to chciałbym też kilka zdań powiedzieć o programie, który został zaprezentowany kilka tygodni temu, o programie Polski Ład. To program, który buduje fundament, jeśli chodzi o rozwój naszej ojczyzny. Chcę podkreślić, że ten program składa się z 5 filarów. Jeden z tych filarów to jest obniżenie podatków, a więc wprowadzenie kwoty wolnej od podatków do 30 tysięcy złotych. Przy rozliczaniu się małżonków wspólnym jest to kwota 60 tysięcy złotych. Kolejny filar to są emerytury bez podatku do 2,5 tysięcy złotych, czyli każdy emeryt, którego emerytura wynosi 2,5 tysiąca złotych bądź mniej, w ogóle nie będzie płacił podatku. Ten z Państwa, który otrzymuje emeryturę powyżej 2,5 tysiąca złotych, to wtedy podatek jest tylko potrącany od kwoty ponad 2,5 tysiąca złotych, a więc jest to niewątpliwie zmiana oczekiwana od wielu, wielu lat.
Chcę też podkreślić, że w ramach Polskiego Ładu skoncentrowaliśmy swoją uwagę na służbie zdrowia. Są to wnioski wyciągnięte z walki z koronawirusem. W ciągu najbliższych lat nakłady rządowe na służbę zdrowia wyniosą 7%. To są niebagatelne sumy, a służba zdrowia inaczej będzie wyglądała, już te procesy zachodzą. Chodzi tutaj o cyfryzację, chodzi o to, żeby można było wiele tych czynności, które dotychczas były wykonywane, czynności administracyjnych związanych z rejestracją, zapisaniem się na wizytę, żeby można było te czynności przeprowadzić w cyber. Będziemy w sferze właśnie cybernetycznej, będziemy także rozbudowywali infrastrukturę, tak żeby dostępność do lekarzy była jak największa. Kolejny element programu Polski Ład dotyczy kredytów mieszkaniowych. Otóż gwarancje rządowe spowodują, że każdy, kto zaciągnie kredyt, nie będzie musiał mieć wkładu własnego, tylko będzie mógł kupić mieszkanie bez niejako wkładu własnego. I kolejna sprawa dotycząca budownictwa to jest budownictwo mieszkaniowe. A po sukcesie, wielkim sukcesie, po dużym zainteresowaniu opinii publicznej budową domków rekreacyjnych jedynie na zgłoszenie, doszliśmy do wniosku, że należy ten program również rozszerzyć o możliwość budowy na zgłoszenie budynków mieszkalnych o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. To są te główne elementy programu Polski Ład, który dotyczy rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, który powoduje, że każdy będzie miał równe szanse startu, który daje wsparcie i który ułatwia funkcjonowanie, który również jest pewnym wyrazem sprawiedliwości społecznej, gdyż przez wiele lat po transformacji ustrojowej obciążenia podatkowe wyższe dotyczyły średnio i mniej zarabiających, a niższe więcej zarabiających. To dzięki Polskiemu Ładowi się zmieni. Jeszcze raz bardzo dziękuję za przybycie na piknik. Zachęcam do przystępowania do Wojska Polskiego. Dziękuję.